Witam was. Być może siedzicie sobie na ławce i myślicie, to mnie nie dotyczy. To, co oni mówią, to mnie nie dotyczy. Ja kiedyś tak żyłam, myślałam, że to mnie nie dotyczy, że zbawienia potrzebują ci, którzy nabroili bardzo dużo w swoim życiu. Ci, którzy są przestępcami, ci, którzy kradną, ci, którzy zabijają, ci, którzy gwałcą, ci, którzy biją kogoś. Ja taka nie byłam. Wydawało mi się, że jestem dobrym człowiekiem. Myślałam sobie, że jakoś to będzie, że jakoś się przebujam przez to życie, ale tak naprawdę chciałam szczęśliwego życia. I nie udawało mi się. Nie udawało mi się, ponieważ byłam unoszona w ogóle bezwolnością i takimi emocjami. Nie podejmowałam żadnych decyzji. I wiecie, żyłam sobie tak bez Boga. Docierała do mnie informacja niejednokrotnie. Niejednokrotnie Bóg przychodził z informacją do mnie przez innych ludzi, że On jest. Że On jest. Pierwszy raz dowiedziałam się o tym, będąc w liceum, od mojej koleżanki. Zaprosiła mnie na pewną imprezę. Okazało się, że to był jej chrzest. I dała mi później swoją Biblię. I w tej Biblii było napisane, każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Ona sobie wypisała takie zdanie z tej Biblii. Zdanie, które powiedział Jezus, że każdy, kto narodził się z prawdy, słucha mojego głosu. I ja czytałam to zdanie, ono było napisane na okładce. I absolutnie nie rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Absolutnie nie wiedziałam, jak to mnie dotyka. W jakim stopniu dotyka mnie to, co tam jest napisane? W jakim stopniu dotyka mnie to, co Jezus zrobił 2000 lat temu na krzyżu? I w pewnym momencie, kiedy znowu usłyszałam Ewangelię, dokładnie to, co tutaj mówimy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, mając na myśli nie jakiś tłum, nie jakiś bezosobowy tłum, ale każdego z was z osobna. Ktoś mi powiedział, że po prostu Jezus widział tam na krzyżu mnie, dokładnie mnie. Widział, że teraz się staczam po równi pochyłej do piekła, więc wziął wszystko to, co mnie obciąża. Całe moje, wszystkie moje winy, które mnie kierują w dół i to wszystko zabił i to wszystko zniweczył, to wszystko pokonał, żebym ja mogła iść w górę. Ale ja nie rozumiałam, w jaki sposób to ma się stać. I słuchajcie, wyjechałam na wakacje. Po raz pierwszy nie wyjechaliśmy na wakacje, na których imprezowaliśmy. Pojechaliśmy w odludne miejsce. I ja wzięłam tą Biblię, z której nic nie rozumiałam i w której było to zdanie. Każdy, kto się narodzi z prawdy, słucha mojego głosu. I ja wzięłam tą Biblię i wcale jej tam nie czytałam. Ale miałam w tym czasie sen. Sen, w którym stałam w wielkim tłumie i w tym tłumie czułam, że gdzieś tam są ludzie uzbrojeni i wyciągają z tego tłumu ludzi i pytają się, czy ty znasz Jezusa. I jeżeli ktoś odpowiadał, że tak, znam Jezusa, to był torturowany i zabijany. I ja w tym śnie, który był tak bardzo realny, poczułam się oblężona i pomyślałam sobie, okej, ja wewnątrz będę znała tego Jezusa, ale na zewnątrz powiem, że nie znam. I obudziłam się z takim strachem. Wiedziałam, że w tym pokoju jest jakaś obecność. Jest ktoś. Jest obecność demoniczna. I ta istota wyśmiewała się ze mnie. I mówiła mi w moich myślach, zdradziłaś swojego Zbawiciela. Zdradziłaś Jezusa Chrystusa. I wtedy ja zrozumiałam, że tu chodzi o życie, że każdy z nas uczestniczy w czymś, co jest wojną o jego duszę. Do tamtej pory ja żyłam w nieświadomości. Nie myślałam wcale o tym, że tu toczy się jakaś przepychanka o mnie, o moje życie. Ale wtedy zrozumiałam, że jest tylko tak albo nie. Nie ma szarości, nie ma niczego pośrodku. Musisz się opowiedzieć, albo jesteś z tym, który zwyciężył na krzyżu Golgoty. Z
tym, który pokonał diabła i grzech. Albo trzymasz z tym, który jest przegrany, ale tak cię zaślepia i tak cię prowadzi na postronku, że nie chcesz podjąć żadnej decyzji. Ja wtedy, mimo tego, że wcześniej w ogóle byłam ateistką, wymyślałam sobie różne teorie na temat istoty wyższej. Myślałam, że to jakaś energia. Ja wtedy uznałam, że jest Bóg i skoro ten ktoś, kto czai się w tym ciemnym pokoju i się wyśmiewa ze mnie i szydzi, jest tak okropny, ja chcę trzymać z Jezusem. I oddałam mu wtedy swoje życie. I momentalnie otworzyłam Biblię i otworzyła mi się na Ewangelii Mateusza, gdzie było napisane, każdego, do kogo się przyzna się przed ludźmi do mnie i ja się do niego przyznam przed moim Ojcem w niebie. Ale gdyby się ktoś mnie zaparł przed ludźmi i ja się go zaprę przed moim Ojcem w niebie. Ja nie czytałam wtedy Biblii. Nie miałam żadnych zakładek. Moje oczy spojrzały dokładnie na te wersety. Zrozumiałam, że ja teraz, w tej chwili po prostu podejmuję decyzję. Stoję w miejscu wyboru mojego dalszego kierunku. Czy chcę być z Bogiem? Czy chcę być z tym, który przegrał z Nim? Czy chcę być dojeżdżana przez diabła? Czy chcę być z tym, który dał mi życie? I wybrałam Jezusa Chrystusa. I moje życie się zmieniło. I momentalnie zobaczyłam, co to znaczy, że każdy, kto się narodził z prawdy, słucha Bożego głosu. Narodziłam się z Ducha Świętego. Do mojego wnętrza wszedł Duch Święty. Przestałam być trupem. Przestałam być w środku trupem. Zaczęłam widzieć i słyszeć. Zaczęłam rozumieć Boże Słowo. Zaczęłam rozumieć Jego myśli. Zaczęłam odbierać w duchu to, co do mnie mówi. Bóg jest realną osobą. Bóg jest kimś, kto chce mieć z Tobą realną relację. Taką, jak masz z innym człowiekiem. To jest realny Bóg. Jego można doświadczyć. Jeśli poznasz dzisiaj prawdę, a my głosimy Ci prawdę, głosimy Ci prawdę, której doświadczyliśmy, głosimy Wam Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego za Was 2000 lat temu, którego śmierć i zmartwychwstanie ma bardzo duży związek z Waszym życiem, ponieważ On tam, na krzyżu, wziął Wasze wszystkie winy, to wszystko, co Was obciążało, cały dług, i spłacił to, żebyś Ty mógł teraz żyć i mieć życie wieczne. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, aby nikt nie zginął, aby każdy mógł Go poznać. Nie przez Twoje uczynki, nie przez Twoje starania, nie przez to, że się teraz jakoś przypodobasz Bogu, tylko przez to, że aktem wiary weźmiesz to, co On już zrobił dla Ciebie. On sobie z tego weźmie chwałę. On zrobił to dla Ciebie, bo to jest dobry Ojciec. Dzisiaj nie jest Twoim Ojcem, jeśli nie jesteś w Jego rodzinie. Jeśli nie przyjąłeś Jezusa Chrystusa, to nie jest Twoim Ojcem, ale jest Twoim sędzią. Ale jeśli przyjmiesz Jezusa Chrystusa przez prosty akt wiary, przez prosty akt decyzji, że trzymasz z tym, który zwyciężył na krzyżu, że trzymasz z Nim, że nie chcesz już iść pod rękę z diabłem. On wejdzie do Twojego życia i zacznie Cię odmieniać od środka. Będziesz zmieniony od środka. Dostaniesz nowego ducha, ducha żywego, który połączy się na stałe z Duchem Świętym. Będziesz miał nową naturę. Twoja obecna natura to grzeszna natura. Bóg mówi, że nie ma sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli. Nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wiecie, ja nie szukałam Boga. On mnie sam znalazł. On mnie pierwszy pokochał.
gdy byłam w beznadziejnej sytuacji. Nigdy nie byłabym skłonna w ogóle wierzyć, że istnieje ktoś taki jak Bóg. Dzisiaj możesz się pojednać z tym Bogiem, który wydał za ciebie swojego Syna. Zrób to, bo nie wiesz. Nie wiesz, jak długo będziesz żyć na tej ziemi. Nigdy nie wiesz, jak długo będziesz żyć na tej ziemi. Masz tylko tyle czasu, ile masz tutaj na tej ziemi. Nie ma wyjścia awaryjnego. W Bogu jest tak albo nie. Nie ma niczego po środku. On dał jedną, jedyną drogę wyjścia z twojej sytuacji. Jezusa Chrystusa. Jezus jest jedyną drogą do Ojca. Jedyną drogą. Nie ma innych pośredników. Nie ma, że Maria. Nie ma, że papież. Nie ma innych pośredników. Jest tylko Jezus Chrystus. Nie ma też wyjść awaryjnych. Typu jakiś czyściec. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Inaczej Bóg nie wydałby swojego dziecka na śmierć, gdyby było jakiekolwiek inne wyjście awaryjne. Pojednaj się dzisiaj z Bogiem. Narodzisz się na nowo. Poznasz prawdę, a prawda cię wyswobodzi. Będziesz słuchał Bożego głosu. Będziesz miał z Nim relację. Będziesz szedł do nieba. Będziesz szedł do nieba. Zmienisz zupełnie kierunek. Zrób to dzisiaj.